Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Tomasz Czarnik i temat oczywiście bardzo kontrowersyjny od dłuższego czasu, czyli szczepienia. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Chyba żadna szczepionka w historii nie wywoływała tylu kontrowersji i nie wiem tak naprawdę skąd wynika ten opór materii społecznej, że boimy się tych szczepionek. Czy to wynika z niewiedzy? No chyba nie do końca, ponieważ jest bardzo duża propaganda, jeśli chodzi o promowanie właśnie szczepień. Czy to wynika ze strachu przed nieznanym? Z czego to wynika tak naprawdę, panie doktorze, że tyle osób nie chce się szczepić i boi się akurat tej szczepionki przeciwko COVID-19? Paradoksalnie z wielkiego sukcesu medycyny, jaką było szybkie opracowanie dobrych szczepionek, szumu informacyjnego i mnogości nieprawdziwych informacji, łatwo dostępnych. No właśnie, jakie informacje są prawdziwe, jakie nieprawdziwe, trudno w tej chwili to zweryfikować, bo teorii spiskowych jest też mnóstwo, ale jedna taka informacja już poszła w eter i spróbujmy my ją tutaj zweryfikować, czyli ludzie boją się jakby struktury, budowy tej szczepionki, która różni się od tych szczepionek, które znamy od wieków. Tak, mamy dwa rodzaje szczepionek, szczepionkę mRNA, mRNA to jest taki przepis kulinarny na stworzenie białka S kolca wirusa, który jest podawany do mięśnia naramiennego w czasie szczepienia. I tam tworzy się taka mikrofabryka, która tworzy przeciwciała, które zwalczają wirusa. Drugi rodzaj szczepionki to jest szczepionka wektorowa, która wykorzystuje inny nieczynny wirus zwany adenowirusem, który też dostarcza część tego białka do tej małej fabryki w mięśniu naramiennym, gdzie tworzone są przeciwciała. Także ogólna zasada jest dość prosta, ale genialna w swojej idei. Kolejna taka obawa społeczna, czy ta szczepionka tak naprawdę jest na tyle efektywna, bo już się też słyszy głosy, że na przykład te szczepionki nie działają na któreś tam z mutacji, czyli na przykład na mutację Delta. Czy ona jest na tyle efektywna, że po prostu no, trzeba się szczepić? Jak najbardziej. Dane głównie brytyjskie, gdzie wariant Delta wirusa dominował w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, jasno pokazują, że zaszczepienie się dwoma dawkami, czy pełne szczepienie zabezpiecza przed ciężkim przebiegiem choroby, to pokazały dane brytyjskie. Tam głównie ciężkie zachorowania dotyczyły osób, które nie były zaszczepione. Te osoby, które zaszczepiły się, mogły zachorować, było takie ryzyko, ale praktycznie nie chorowały ciężko i nie było zgonów w tej grupie osób. No to skoro jest tak efektywna ta szczepionka, na przykład mówimy tutaj o Pfizerze, to dlaczego Pfizer chce wdrożyć trzecią dawkę tej szczepionki? To wynika z ryzyka czasowej utraty odporności przeciwko infekcji, prawdopodobnie o zaniku ilości przeciwciał, którymi dysponujemy, czyli naszej na takiej obronie, którą żeśmy wygenerowali przeciwko chorobie. Na razie mówi się o doszczepianiu pewnych specyficznych grup, na przykład pacjentów ciężko chorych z immunosupresją. Nie mówi się jeszcze o takim szerokim szczepieniu trzecią dawką, aczkolwiek jest to brane pod uwagę. Kto ma największe ryzyko, jeśli chodzi o szczepienie? Kto jest taki zagrożony, że powinien być dobrze przebadany ze swoimi dolegliwościami, chorobami, że nie powinien tak po prostu z marszu przyjść się szczepić? Bo na pewno jest taka grupa, a reszta rozumiem, że może się szczepić bez obaw. Tak. Na pewno są to osoby, które mają tendencję do takich chorób zakrzepowo-zatorowych, czyli związanych z zakrzepicą żylną. To są też chorzy, którzy są podatni na ciężkie reakcje alergiczne, którzy przebyli coś, co nazywa się wstrząsem anafilaktycznym. Jest to taka skrajnie ciężka postać alergii. Bazar informacyjny poszczepienny jest bardzo szeroki, czyli wszyscy wymieniają swoje doświadczenia. Ja się czułem bardzo źle, ja się czułem lepiej, u mnie w ogóle nic nie było albo ręka mnie bolała. Ale tak naprawdę to od czego zależy nasza reakcja na te szczepionki, że niektórzy faktycznie czują się bardzo źle? Jest to kwestia zmienności osobniczej, takiej indywidualnej podatności danej osoby. Rzeczywiście w większości mamy do czynienia z bardzo łagodnymi takimi odczynami poszczepiennymi, czyli każdy z nas odczuwał ból w miejscu podania szczepionki. Były to jakieś objawy grypopodobne, często pojawia się gorączka, takie ogólne rozbicie. Ale generalnie są to objawy niegroźne dla naszego zdrowia, którymi nie należy się przejmować.
Mówi się, że szczepionka jest czynnikiem, który nas zabezpiecza właśnie przed tym koronawirusem, ale za chwilę będziemy musieli szczepić się po raz kolejny, bo ona ma stosunkowo krótki okres działania. Jaki to jest okres i czy faktycznie będziemy się już teraz tak szczepić dożywotnio, żeby się zabezpieczyć przed koronawirusem? Jedna z teorii głosi, że może się to skończyć podobnie jak z grypą. Czyli tak samo każdego roku powinniśmy się szczepić w kierunku przeciwko grypie. Być może tak też i będzie z koronawirusem. Na tą chwilę jeszcze nie mamy pełnych danych. Jeśli wybierać szczepionkę, to tak naprawdę no, trochę taka propaganda i reklama, ale jaką szczepionkę pan by osobiście polecał, bo wiadomo, że to może jest różnie, ale podobno, pytam o to dlatego, że podobno Johnson & Johnson różni się swoim składem i budową znacząco od Pfizera czy Moderny. Na czym polega ta różnica? Ta różnica polega o tym, co mówiliśmy wcześniej, z budowy. Te szczepionki, Pfizer jest to szczepionką mRNA, która no, posiada ten przepis na to białko kolca wirusa. Drugą grupą są to szczepionki wektorowe, czyli te, które wykorzystują nieczynny wirus, adenowirus, który to przekazuje to białko, ten przepis na białko kolca. Czyli Johnson & Johnson posiada tego jakby uśpionego wirusa. Tak. Czyli jest to jakby szczepionka taka bardziej dla nas oswojona już mentalnie, ponieważ te wszystkie szczepionki, którymi musimy się szczepić od dziecka, one bazują na uśpionym wirusie, prawda? Czyli generalnie mamy trzy rodzaje szczepionek. Albo podajemy czyste białko, albo podajemy używamy tak zwanego wektora, czyli nieczynnego innego rodzaju wirusa, lub to mRNA, który jest takim no, typowym, najnowszym przykładem najwyższej technologii tworzenia szczepionek, czyli to powiedzmy Pfizer. Czy uważa Pan, że dzieci powinny się szczepić i od jakiego wieku? Jak najbardziej. W tej chwili szczepimy dzieci powyżej 12 roku życia. Nie ma jeszcze takich przekonujących, dobrych badań klinicznych na dzieciach młodszych. Natomiast problem polega na tym, że dzieci też chorują. Dzieci są, ze względu na taką aktywność społeczną, socjalną, są takim częstym wektorem choroby, więc powinno się je szczepić. Ja, jeśli chodzi o moje dzieci, mam syna 23-letniego i córkę 13-letnią. To już dorośli ludzie. Tak, no oczywiście syn decydował sam, jest dorosłym człowiekiem. On, gdyby to była jego decyzja, córka przyjęła szczepionkę, oczywiście za zgodą rodziców i wsparciem rodziców, ale też była do tego przekonana. Ja absolutnie nie miałem żadnych wątpliwości, że jest to korzystne dla nich. No dobrze, ale jakby Pan na przykład przekonał kogoś bliskiego, nawet z rodziny, który w tej chwili jest jakby trochę antyszczepionkowcem, teoretycznie, żeby faktycznie się zaszczepił, no bo tych obaw jest mnóstwo, ale teoretycznie jeśli się wszyscy, większość przynajmniej społeczeństwa nie zaszczepi, to być może nigdy nie pokonamy tego koronawirusa. Tak, no powinniśmy powiedzieć o tak zwanych ciężkich powikłaniach szczepień. To są ciężkie powikłania zakrzepowo-zatorowe, które zdarzają się niezmiernie rzadko. Natomiast te ciężkie powikłania zakrzepowo-zatorowe zdarzają się około 10 do 15 razy częściej w przypadku, kiedy chorujemy na tą chorobę COVID-19. To po pierwsze. Czyli już w tej chwili wiadomo, że lepiej się zaszczepić i zniwelować to ryzyko ciężkich powikłań zakrzepowo-zatorowych. Dodatkowo, jeśli chorujemy na koronawirusa, jesteśmy narażeni na ciężki przebieg choroby, czyli na przykład pobyt w oddziale intensywnej terapii, inwazyjną wentylację mechaniczną, terapię ECMO, niewydolność nerek, zapalenie mięśnia sercowego i to wszystko może być też dodatkową przyczyną zgonu oprócz tych powikłań zakrzepowo-zatorowych. Czyli generalnie chorowanie jest dużo bardziej niebezpieczne, jest wielokrotnie bardziej ryzykowne, jeśli chodzi o ryzyko zgonu i ciężkiego przebiegu niż przyjęcia szczepionki. To nie ma do tego wątpliwości. No dobrze, właśnie jeszcze kolejne pytanie mi się nasunęło przez to, co pan doktor jakby poruszył o tych ryzyku zgonu. Skąd takie wysokie statystyki zgonów u nas w kraju właśnie? My byliśmy w czołówce bardzo długo, jeśli chodzi o ilość zgonów związanych z koronawirusem, czy ze złego leczenia, czy z braku sprzętu, czy z aż tak ciężkich przebiegów choroby. Z czego to wynikało? Na tą chwilę nie wiemy. Być może jest to kwestia pewna organizacyjna, nieprzygotowania do końca na przyjęcie tak ogromnej ilości pacjentów, zmienność osobnicza, trudno powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, to byliśmy przygotowani. Ten sprzęt był i z tym nie było problemu. Czyli szczepimy się, jesteśmy za. Tak, jak najbardziej. Jest to jedyna na tą chwilę skuteczna metoda, żeby się uchronić przed ciężkimi przebiegami choroby i zgonem.
Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przeczytaniem artykułu, wywiadu z doktorem, to zapraszamy do lektury najnowsze Opole i kropka, już jest dostępne w mieście i tutaj możecie Państwo jeszcze się zapoznać z różnymi innymi opiniami doktora na temat szczepień. Zachęcamy do lektury, a ja Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.